W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali w dalszym ciągu temat związany z ordynacją kobiet w świetle Pisma Świętego. Szczególnie będziemy koncentrowali się na tym, jak mamy z tej sytuacji wyjść, jak myśleć, co robić w danej sytuacji. Jest oczywiste, że żyjemy w czasach kościoła laodycejskiego, który otrzymał chyba takie najsurowsze nagany ze strony Zbawiciela. I my zdając sobie z tego doskonale sprawy, powinniśmy w sposób szczególny zastanowić się na tym, aby rozwijać swoją gorliwość, skoncentrować się na tym, co od nas wymaga Jezus Chrystus i przygotować się na przyjście Pańskie. Ta wrzawa odwracająca nasz wzrok od tych najważniejszych rzeczy, a rzeczą najważniejszą to jest posłannictwo Chrystusa, który jest w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, ostatnie 3 wersety. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus jest z nami aż do końca. Chce być z nami, chce nam pomagać, chce nam radzić, ale jednakowoż daje nam dużą wolną wolę. Szatan sieje kąkol w kościele i to porządnie sieje. Wiele osób nie może odróżnić kąkolu od pszenicy i popiera fałszywe nauki. Jest tajemnica nieprawości. Nieprawość się rozwija i my powinniśmy szczególnie się zastanowić nad tym, co mam z tym wszystkim zrobić. Jak żyć w upadającym w kościele. Jak żyć w trudnych czasach, o których apostoł Paweł mówi, czas ostateczny nastaną czasy trudne. Ja przygotowuję cykl wykładów po skończeniu tego cyklu, jak żyć w czasach ostatecznych, w upadającym kościele, w tym kościele laodycejskim, aby być zachowanym do życia wiecznego. Izajasz mówi, że choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, tylko resztka będzie zbawiona. Resztka. Choćby nie wiadomo, ile milionów było dzieci Bożych, którzy się nazywają dziećmi Bożymi, chrześcijanami, tylko garstka będzie zbawionych. Popatrzmy na właśnie Sodomę i Gomorę, gdzie na wyjście narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, jakie miliony ludzi wyszło, a właściwie weszło tylko 2 osoby. No to jest tragedia, tragedia. I ta tragedia może też nas dotyczyć, jeżeli nie będziemy dobrymi znawcami Pisma Świętego. To, co apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, kiedy od trzeci rozdział, mówi: czas ostateczne, czasy trudne. 16 wierszyk. Całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały we wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tu dobra znajomość Pisma Świętego. Nie czytanie na szybkiego, na szybkiego muszę czytać, muszę zaliczyć tak zwany rok biblijny, 3 rozdziały tylko dziennie, a 5 rozdziałów w sobotę i na szybkiego czytam. Nie, to ma być studiowanie. Ty przeczytaj, zastanów się nad jednym tematem, szukaj rozwiązań do tego jednego tematu. Gdzie ci się tak spieszy? Zastanów się nad tym wszystkim. I czwarty
rozdział mówi od 3. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, a odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Taki mamy obecny stan. I Ellen White w książce Wydarzenia czasów końca na stronie 107 pisze tak. Zanim Pan przyjdzie po raz wtóry na ziemię, by sądzić ludzi, jego dzieci wierne powrócą do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Nieprzyjaciel ludzi będzie pragnął przeszkodzić temu dziemu. Będzie próbował doprowadzić do fałszywej pobożności w kościołach, które może podporządkować sobie zwodniczej władzy, obudzi przekonanie, że spłynęło na nie wyjątkowe błogosławieństwo, co uwidoczni się w wielkim religijnym poruszeniu. To już się to dzieje. Ja osobiście tych sytuacji doświadczam. Oczywiście są przywódcy kościoła, którzy bardzo buńczucznie, bym powiedział, mówią, że to jest wszystko legalne, zgodnie z prawem, to jest praktyka kościoła w porządku, że nie ma nad czym dyskutować, kościół jest mądrze prowadzony przez Boga. To te słowa nie ma nad czym dyskutować. Kościół mądrze prowadzony przez Boga to jest wręcz usypianie ludzi. My uważamy, ja uważam, że nie ma nad czym dyskutować. I oczywiście nie ma dyskusji. Na łamach czasopism, w zborach dokonuje się tak zwanej fakty dokonane. Tak już jest. My to zatwierdziliśmy, nasz Kościół jest mądrze prowadzony przez Boga i z tym hasłem Kościół jest mądrze prowadzony przez Boga. Wszyscy nie chcą na ten temat nic rozmawiać. A jaka jest rzeczywistość? Przejdźmy do jednej z bardzo takich ciekawych wypowiedzi jednego przywódcy Kościoła, którego bardzo cenię, który naprawdę ma niesamowitą dobrą wiedzę biblijną i potrafi to w sposób bezstronny i zgodnie z Pismem Świętym, zawsze z tym, co Chrystus nauczał. I tu jest bardzo ważne, pomyśl, jak Chrystus by zachował się. Przeczytam jego wypowiedzi. Powołując samych mężczyzn na apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonującej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc hipoteza, że powołał jako apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa. Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w tej sprawie, tej wielkiej wagi, która dotyczy samego boskiego ustanowienia Kościoła, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania ordynacji pastorskich, zborowych kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Doktryna ta powinna być uważana za należącą do depozytu wiary. Naukę dotyczącą nieudzielania ordynacji kobietom zakwalifikowano jako prawdę związaną z objawieniem na mocy logicznego wynikania. Na zarzut, że jest to przejaw dyskryminacji kobiet, Kościół odpowiada, iż pasterstwo, czy też urząd starszego zboru, nie ma charakteru doczesnej władzy czy wyróżniania, zatem nie może być rozumiane jakie czyjekolwiek prawo. Gdyby było prawem, to rzeczywiście ordynacja samych
tylko mężczyzn, byłaby dyskryminacją. Doktryna ta wynika z posłuszeństwa Chrystusowi, a jej zmiana byłaby samowładztwem. Tak więc Kościół nie ma żadnego prawa, nie dostał takiego prawa od Boga, aby ordynować kobiety. Nie ma takiego czegoś. Chrystus dał przykład swoim postępowaniem, jak w tej kwestii należy zachowywać się. Nie dostosował się do jakichś zwyczajów. Można powiedzieć, no był pod wpływem rabińskich tam zwyczajów starszych czy arcykapłana, nie chcą robić zamieszania. No to jest bezsensowne takie tłumaczenia, bo Chrystus wielokrotnie zachowywał się w ten sposób, że oburzał starszych, mieli do niego ciągle jakieś pretensje. Szczególnie tutaj przeczytam Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i 23 wiersz. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc. I tu jest no, wiele, wiele innych wersetów, które mówią, że Chrystus nie dostosowywał się, był suwerenny, był panem sabatu, był stwórcą i dlatego nikt nie może mu zarzucić, że tak jak my ludzie no, dostosowujemy się do zwyczajów ludzkich, jeżeli Chrystus uważał, że te zwyczaje są złe, nie akceptował tych zwyczajów. Rozmawiał z Samarytanką, udzielał uzdrowień w sobotę i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Tak więc nie dostosowujmy się do zwyczajów, które nie są chrystusowe. Mamy też i kolejną, szczególnie właśnie dla osób, które myślą o ordynację. Ordynację to jest coś podobnego, może tak trochę humorystycznie, jak na filmie Skrzypek na dachu, Tevej Mleczarz śpi sobie razem z swoją żoną Goldę w łóżku i ona nagle się tam budzi i mówi, miałam objawienie. Oczywiście z całej kontekstu danej sytuacji to ona nie miała żadnego objawienia, tylko chodziło o no, manipulowanie swoim mężem. I tak samo uważam, że wiele kobiet marzy im się o tym, aby być ordynowaną. Tak jak powiedziałem, no jeszcze jeden tytuł do zdobycia i jeszcze dodatkowo mężczyźni mobilizują je, ależ to ci się należy i tak dalej, zapominając o cennych radach Ellen White w książce Ewangelizacja. Tutaj mamy na stronie 435. Możemy sobie zobaczyć. Żona kaznodziei. Czym się powinna zajmować? To oczywiście polecam wszystkim kobietom, które są już ordynowane, którym marzy się ordynacja. Jak sobie tam poczytają, co prorok Boży chce, aby czyniły. Wystarczy wam, jeżeli to będziecie czynili. Dla was droga do Królestwa Bożego będzie otwarta. A wy nie wymyślajcie tego, czego nie powinno być. Obecnie przejdziemy do naszego wykładu. Odmienność ról kobiet i mężczyzn. Zwolennicy ordynacji kobiet nie zdają sobie sprawy z ważności faktu, że Biblia stoi na stanowisku zasady przywództwa jako warunku niezbędnego do pełnienia duchowych, nadzorczych funkcji zarówno w domu, jak i w kościele.
Konsekwencją tego jest, że obecnie forsuje się ideę kobiety starszej zboru, kobiety pastora, kobiety duchownej, kobiety jako duchowej przywódczyni. A jednak w Biblii stanowisko przywódcze jest reprezentacyjną i duchową, kierowniczą rolą przeznaczoną wyłącznie dla mężczyzn. W Starym Testamencie przywództwo w domu przypisywane było pierworodnym płci męskiej, później, gdy Bóg powołał naród izraelski i swój kościół na pustyni, ta przywódcza rola przechodziła na osobę płci męskiej z plemienia Lewiego, którzy jako jedyni mogli służyć jako kapłani. A w czasach Nowego Testamentu przywódcza rola powierzona była apostołom i starszym zboru z kościoła. No, musimy pamiętać, że w całym Starym Testamencie nie było, chociaż tam mamy prawie 4000 historię, nie było takiej sytuacji, że kobiety nagle jakiś bunt spowodowały i my chcemy teraz zabijać baranki, my będziemy kapłanami. Musimy się podzielić. No tak jak jest to w współczesnych właśnie kulturach, gdzie z jednego filmu nawet dotyczącego tej kwestii zapisałem sobie właśnie całe to zdanie. Chodziło o wybór kierownictwa pewnej takiej szanownej instytucji. Tak. I chodziło o to, że musi być poprawność polityczna, że trzeba wybrać do tej instytucji też i kobietę. To był taki nakaz. I wtedy właśnie ten szef całej tej rady nadzorczej, doskonale znając kwalifikacje wszystkich osób i tej kobiety, mówi wyraźnie, nie miała kwalifikacji. Nie zostałaby przewodniczącą, gdyby nie była kobietą. Zwyciężyła poprawność polityczna. Kobiety nie potrzebują umiejętności ani uznania, a i tak są promowane. A kto z tego korzysta? No na pewno nie nauka. I tu mamy taką samą sytuację. Czy, proszę sobie tak wyobrazić, czy wyobrażamy sobie arcykapłan Aaron mówi do swojej żony, no kochanie, przyobierz szaty swoje, moje, przecież Bóg nie ma względu na osobę, wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem i proszę bardzo, poprowadź uroczystość Jom Kippur. No, na pewno by się znalazły osoby, które mówią, no to rzeczywiście, no, Bóg jest, nie ma względu na osobę, wszyscy są równi przed Nim. No, czy my sobie taką sytuację wyobrażamy, że oni wychodzą, ona wychodzi, no Aaron sobie tam gdzieś w kąciku siedzi, czy tam klęczy i ona prowadzi tą całą uroczystość. No, ja sobie tego nie mogę wyobrazić. No, to byłoby zgorszenie niesamowite. No, to byśmy słyszeli z różnych ust ohyda. Ohyda, to jest ohyda. Odstępstwo. Nie wiem, jak Mojżesz by zareagował, ale to jest coś podobnego jak obcy ogień odpalony z szatańskiej pochodni. Nie, to jest ohyda. My nie możemy sobie wyobrazić, co to znaczy. Złamanie boskiego nakazu. Bóg każe, żeby tak było, a my mówimy nie. Nowe czasy, poprawność polityczna, musimy zmienić. Ale to dopiero początek. Zasada przywództwa mająca swoją genezę przy stworzeniu przypisuje odmienne role mężczyznom i kobietom. Zasada ta jest biblijnie spójnym wyjaśnieniem braku biblijnego precedensu ordynacji kobiet. A nie tylko jako kapłanek w czasach Starego Testamentu, ale także jako apostołek czy starszych zboru. W czasach Nowego Testamentu zasada przywództwa, a nie zastosowanie się do niej, do danej kultury, jest również podstawą do specyficznych zakazów odnoszących się do kobiet odnośnie władzy nad mężczyznami. Ustanowione przy stworzeniu
Biblia naucza, że przywódcza, kierownicza rola mężczyzn i wspierająca, współdziałająca rola kobiet została ustanowiona przy stworzeniu jako część Bożego porządku ustanowionego jeszcze przed upadkiem w grzech Adama i Ewy. Ten porządek rzeczy poczyniony przy stworzeniu określa wzajemne relacje, do których z natury oboje zostali ustanowieni. Przywódcza i kierownicza rola mężczyzn w odróżnieniu od męskiej dominacji sugeruje, że w relacjach mężczyzny i kobiety dwiema duchowymi równorzędnymi istotami to na mężczyźnie spoczywa zasadniczy obowiązek prowadzenia rodziny w kierunku podobającym się Bogu. Efektem tego Bożego porządku rzeczy była całkowita harmonia panująca pomiędzy naszymi pierwszymi rodzicami, zanim jeszcze grzech wszedł na scenę. Istnieją cztery biblijne powody na ustanowienie zasady przywództwa przy stworzeniu. Punkt pierwszy. Bóg wyraził swój zamierzony plan dla rodzinnych relacji poprzez stworzenie najpierw Adama, a potem Ewy. I dlatego Paweł napisał: nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwały w cichości, albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. Pierwszy list do Tymoteusza 2, 13 i 14. Szerszy kontekst tego Księgi Rodzaju sugeruje, że Boży priorytet stworzenia, najpierw Adam, a potem Ewa, ma istotne teologiczne znaczenie. Kolejność w Bożej rodzinie zaczęła się od pierworodnego Adama, pozycji, która zapewniła mu szczególną odpowiedzialność przywódcy w rodzinie, czy to w domu, czy w kościele. Jeśli Bóg rzeczywiście uczynił Ewę po Adamie z powodu tego, że innym mężczyzna byłby nieodpowiedni, wówczas nie trudno dowieść, że z zasady istnieją rzeczy, dla których kobieta jest odpowiednia, a mężczyzna nie, i na odwrót. Spostrzeżenie to wydaje się dostarczać pewnego uzasadnienia dla funkcjonowania różnic pomiędzy mężczyzną i kobietą w zamiarze Stwórcy tradycyjnie utrzymywanym. Punkt drugi. Bóg dał Adamowi wskazówki do pierwszej pary odnośnie opieki nad ogrodem i niebezpieczeństw związanych z zakazanym drzewem. Ta odpowiedzialność ciążąca na Adamie domagała się jego duchowego przywództwa. Gdy szatan zwrócił się do Ewy, a nie do Adama, odnośnie zakazanego drzewa, celem kusiciela było podważenie Bożego planu poprzez zwiedzenie Ewy w kierunku przyjęcia odpowiedzialności przywódczych. Gdyby Ewa została stworzona jako pierwsza, a potem Adam, i gdyby powierzono jej odpowiedzialność przywództwa, szatan mógłby w takim układzie z powodzeniem zaatakować zasadę przywództwa poprzez zwrócenie się do Adama. No i tu mamy ciekawe myśli związane z tym, że podważenie autorytetu, podważenie przywództwa. Ja tutaj decyduję. Nie ty, nie my, tylko ja decyduję. Kobieta decyduje w, można powiedzieć, fundamentalnych sprawach, w sprawach grzechu i śmierci. Ewa zadecydowała. To nie była narada, choć Adamie, porozmawiajmy na ten temat. Zobaczmy, jak ta sprawa wygląda. I tak samo obecna sytuacja jest identyczna jak przy drzewie wiadomości złego. Tam decyduje się wąska grupa ludzi, my decydujemy za wszystkich, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jakie konsekwencje poniesie ta decyzja. Powinni przywódcy, nasi pastorowie, proszę, zobaczcie, jaką konsekwencję w wielu kościołach doprowadziła ta decyzja. Naprawdę smutne są następstwa odwrócenia się od woli Bożej. Trzeci punkt.
Bóg poinstruował, że w małżeństwie to mężczyzna ma działać, zrywając zależność od ojca i matki, aby połączyć się ze swoją żoną. I że w związku w małżeństwie ma istnieć zależność, według której rolą kobiety jest uzupełniać obowiązki mężczyzn. Dając te zalecenia, Bóg obciążył mężczyznę odpowiedzialnością kochania i troszczenia się o kobietę. Punkt czwarty. Wydarzenia po upadku w grzech, ale przed ogłoszeniem przez Boga swego wyroku, potwierdzając, że przywódcza rola Adama była już wówczas ustanowiona. Mimo iż to Ewa pierwsza okazała nieposłuszeństwo, to dopiero gdy Adam przyłączył się do rebelii, obojgu otworzyły się oczy. Jeszcze bardziej znamienne jest to, że po upadku w grzech Bóg zwrócił się najpierw do Adama, czyniąc jego odpowiedzialnym za zjedzenie owocu zakazanego drzewa. Gdzie jesteś? Czy jadłeś z drzewa? Ponieważ usłyszałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, wydaje się, że to niewytłumaczalne ze strony Boga, który w swej wszechwładzy wiedział, co się stało, że zachował się w ten sposób, gdyby nie powierzono Adamowi w Edenie przywództwa. Tak więc powstała rebelia. Ja nie przyłączam się do tej rebelii. Nie przyłączam się do ordynacji kobiet. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie akceptuję to. To jest dla mnie ohyda. To jest złamanie boskiego porządku. Tak jak w prawie wewnętrznym jest powiedziane, Kościół rządzi się Bożymi prawami, Boża organizacja. Uważam, że to za święte. A to, co teraz robicie, szanowni pastorowie, to jest rebelia, bunt, tajemnica nieprawości. W żadnym wypadku tego nie zaakceptuję. Adam zaakceptował tą rebelię i ściągnął jeszcze większe nieszczęście. Nie wiemy, jak by to potoczyło się, gdyby Adam nie przyłączył się do buntu, ale z wielkiej miłości do Ewy przyłączył się do tego buntu. Ja nie przyłączam się do tego buntu. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, a zgodnie z nauką Chrystusa, gdzie Chrystus zarzuca Kościołowi, a mam ci za złe, że pozwalasz niewieście. Nie pozwalam, nie akceptuję i staram się, aby ludzie to zrozumieli, w jakie sidła pakują się. Wskutek tego, pomimo faktu, że kobieta zainicjowała bunt, to Adam, a nie Ewa, czy nawet nie oboje, jest obwiniany za nasz upadek w grzech, co sugeruje, że jako duchowa głowa w jego równorzędnym partnerstwie Adam był reprezentantem rodziny. Fakty te wskazują na to, że nawet przed upadkiem w grzech Bóg ustanowił zasadę przywództwa, kierownictwa mężczyzn. Ustanowił tę zasadę nie jako oznaka wyższości Adama nad Ewą, nie jako sposób na dominację czy ucisk, ale jak odpowiedzialność na chwałę Boga. Oczywiście niektórzy, dostając władzę ordynacji, nagle uważają, że ja mam władzę. I najnowsze prawo wewnętrzne, czyli Church Manual, on tam nie pisze tak poprzednio, autorytet starszego zboru, tak pisze, władza starszego zboru. Władza. Masz władzę. Nie wiem, co tam jest im mówione, a oni czują się jako władcy. Władza. No, mógłbym tu szerzej troszeczkę powiedzieć. Gdyby Paweł pisał, głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg i... nie... I kobieta nie powinna wynosić się nad mężem, przewodzić nad mężem, mieć władzę nad mężem, ponieważ najpierw został stworzony Adam. Nie wymyśla on arbitralnego tekstu dowodowego w celu usprawiedliwienia swych domniemanych helenistycznych czy żydowskich kulturowych uprzedzeń wobec kobiet. Natchniony pisarz apostoł Paweł w pełni rozumiał teologiczną prawdę zasady przywództwa,
jako Boży układ ustalony przed upadkiem w grzech, który pozostaje trwale aktualny do chrześcijan, dla chrześcijan. Oczywiście nie mają racji osoby te, które mówią, że na początku kobieta była kapłanką. No tak się mówi, kapłanką rodzinnego ognista. Ale nigdzie, zrozumcie, nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że kobieta jest kapłanką. Kapłaństwo wszystkich wierzących to jest całkiem inna sfera. To jest całkiem coś innego. Nie jest powiedziane, że Ewa była kapłanką, Adam był kapłanem. No dajcie spokój. No nie można w ten sposób przekręcać Słowa Bożego. Przywództwo w domu oraz w kościele. Popierająca ordynację kobiet Women in Ministry, kobiety w służbie, stwierdza, że podczas gdy zasada przywództwa błędnie uznawana za powstałą po upadku w grzech, wciąż obowiązuje dzisiaj. Jednak odnosi ona jedynie do sytuacji istniejącej w domu, a nie do rodziny zborowej, kościelnej. Istnieje przynajmniej 3 powody sprzeciwiające się temu poglądowi. Punkt pierwszy. Biblia naucza, że Kościół nie jest tylko kolejną instytucją społeczną. Jest to bowiem społeczność wyznawców, którzy zwracają się do Boga za pośrednictwem relacji wiary w Chrystusa. Zatem Kościół zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie istnieje wszędzie i zawsze tam, gdzie 2 lub 3 są zgromadzeni w imię moje. Właściwe rozumienie oddające chwałę domostwo jest miniaturowym modelem Kościoła. Nawet przed ustanowieniem nowotestamentowego Kościoła przez Jezusa Chrystusa, Kościół już istniał w czasach starotestamentowych. Izrael wraz ze swymi kapłanami i systemem ceremonialnym oddawania czci był Kościołem na pustyni. Jednak Dzieje Apostolskie 7:38. Jednak na długo zanim Eksodus przyniósł Izraelowi sposobność stania się królestwem kapłańskim i narodem świętym, Kościół już istniał w domach, gdziekolwiek 2 lub 3 zgromadzało się w imię moje. Liczne biblijne odnosiki do Kościoła jako rodziny Bożej sugerują, że relacje mężczyzny i kobiety w Kościele, domu Bożym, mają być ukształtowane na wzór domu, którego prototypem był dom w Edenie. Liczna korespondencja pomiędzy domem a Kościołem, jaką odnajdujemy w Piśmie Świętym, odnajduje odzwierciedlenie w stwierdzeniu Jana Chryzostoma: domostwo to mały kościół oraz kościół to duże domostwo. Drugi punkt. Biblia określa przywódczy sukces mężczyzn w domu jako niezbędne kryterium do stania się starszym zboru lub duchowym stróżem w Izraelu. Zatem, ponieważ jedynie mężczyźni mogą stać się legalnie głową swych domów, jako mężowie i ojcowie, według Pisma Świętego, oni sami mogą służyć na stanowisku przywódczym w kościele, jako starsi zboru lub duchowi stróże. Dla przykładu listy pastoralne apostoła Pawła do Tymoteusza i Tytusa, w których to właśnie znajdują się opisie cechy charakteryzujące starszego zboru, pastora, postrzegają Kościół jako rodzinę Bożą, ustanawiając w ten sposób rodzinną strukturę jako model dla struktury Kościoła. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Oto powód, dla którego Biblia naucza, że starszy zboru czy stróż duchowy musi być mężem jednej żony. Po trzecie, jest z logicznego i praktycznego punktu widzenia niespójne wysuwać przypuszczenie, że Bóg uczynił męża duchową głową w domu, mniejsza rodzina na jednostka, a jego żoną duchową głową w kościele, większa rodzinna jednostka. Ten totalny egalitarny model stworzony
stworzył poważne konflikty i zamieszanie, a Bóg nie jest autorem zamieszania. Zatem nie jest on autorem idei, według której kobiety powinny być duchową głową Kościoła. Określenie Kościoła mianem Dom Boży i uwarunkowania społeczne kościelnego autorytetu według modelu przywódczego w domu ujawniają, jak wielkim szacunkiem darzy Bóg domową rodzinę. Ellen White pisze: to w domu znajduje się podstawa pomyślności Kościoła. Wpływ, jaki wywierane są w domu, przenosi się na grunt kościelnego życia, zatem obowiązki kościelne powinny się rozpocząć od domu. Każda rodzina w domowym ognisku powinna być kościołem, wspaniałym symbolem Kościoła Bożego w niebie. W kościele nie tylko autorytet odzwierciedlewany jest tym, jak spotyka się w domu, ale także zarządzenie w domu wzorowane jest na kościelnym. Ellen White napisała: zasady i reguły życia domowego muszą pozostać w ścisłej harmonii z tak mówi Pan. Zasady, jakie Pan Bóg postanowił dla zarządzania kościołem, są regułami, jakie powinny kierować się rodzice w kościele i w domu. Jest Bożą wolą, by w ziemskich rodzinach istniał idealny ład, co ma stworzyć przedsmak jedności z rodziną w niebie. Od dyscypliny i wychowania otrzymanych w domu zależy użyteczność mężczyzn i kobiet w kościele i w świecie. Czy jest to możliwe, że ci, którzy chcą włożyć kij w tryb autorytetu w kościele i w domu, nie rozumieją prawdziwej natury przywódczej roli mężczyzn i dopełniającej roli kobiet? Jedno jest niezaprzeczalne. Egalitarne interpretacje zapisu drugiego rozdziału Księgi Rodzaju zakładają całkowitą zmienność ról, czy też pełną równość bez przewodniczenia podległości. Jako Boży ideał dla rodziny stoją w sprzeczności z interpretacją fragmentu z Księgi Rodzaju przez samego apostoła Pawła. Czyżby ci, którzy proponują ordynowanie kobiet na starszych zbor lub pastora, są lepszymi interpretatorami Pisma Świętego niż natchniony apostoł? Wnioski. Autorzy książki Women in Ministry, kobiety w służbie, mogą mieć jak najbardziej szczere zamiary w celu przedłożenia biblijnego uzasadnienia dla ordynacji kobiet. Jednak ich wysiłki zmierzające do reinterpretacji biblijnej doktryny przywództwa w celu utorowania drogi do feministycznej koncepcji równych szans, czy też całkowicie zmienności ról, jest żałośnie nieodpowiednie. Jeśli nie całkowicie bezpodstawne, no ja to tutaj, to jest ohydne wręcz. Fakt, że różni autorzy seminaryjnego podręcznika oferują sprzeczne i biblijnie wątpliwie opinie na ten temat, tej kwestii, jest wystarczającym powodem, aby zaalarmować poważnego studenta Biblii o ryzyku przekładania świeckich ideologii nad Biblię. Tak więc moda światowa wkracza do kościoła i to pełną parą. Pewien pracownik naukowy, który napisał druzgocącą krytykę poglądów zawartych w książce Women in Ministry dotyczących przywództwa i równych szans, ostrzega o niebezpieczeństwie. Cytuję: biblijny model odmiennych, choć uzupełniających się ról mężczyzn i kobiet w domu i w kościele może stanowić z powodzeniem skandal dla liberalnych i ewangelicznych feministek skłaniający się ku promowaniu egalitarnego, partnerskiego paradygmatu. Tak czy inaczej, chrześcijanie wierni autorytetowi i mądrości Pisma Świętego nie mogą ignorować czy też odrzucać najbardziej podstawowych biblijnych zasad. Zaciemnianie czy też eliminowanie podziału ról, które Bóg wyznaczył mężczyznom i kobietom w domu i w kościele, jest nie tylko przeciwne jego twórczemu projektowi, ale przyspiesza także rozpad rodziny, struktury kościoła i społeczeństwa. Pod tym względem spekulatywne i wątpliwie interpretacje zawarte w książce Women in Ministry stanowią jedynie wierzchołek feministycznej góry lodowej. Jak zmiankowaliśmy we wcześniejszym rozdziale, nowe światło feminizmu
w liście do Galacjan 3:28 wysiłki zwolenników feminizmu zmierzające do zatarcia różnic ról związanych płcią stworzyły drogę innym, niebiblijnym naukom i praktykom, włączając to żeński homoseksualizm. Nawet dobrze znany ewangeliczny teolog skłania się w kierunku ordynowania kobiet, wzywając: nie można zaprzeczyć, iż ruch wyzwolenia kobiet wraz z całą masą pozytywnych korzyści uczynił wiele, aby zatrzeć różnice pomiędzy płciami i że wiele kobiet, które angażowały się w służbę, wydają się aktywne w usuwaniu tych różnic. Trend ten, jak postrzega, jest w niemałym stopniu odpowiedzialny za przyspieszenie wzrostu ilości rozwodów i rozpad rodziny. Ostrzega fakt, iż niektóre kobiety duchowne z głównych protestanckich dominacji opowiadających się za lesbianizmem, a niektóre nawet go praktykują, powinien dać wiele Kościołowi do myślenia pędzącemu w kierunku promowania liberalizmu kobiet. Tego typu rzeczy, uważa adwentystyczny pracownik naukowy, powinny także nam dać coś do myślenia w kwestii promowania ordynacji kobiet, jednego z oblicz ruchu wyzwolenia kobiet. Tak więc, kończąc, chciałbym w kilku słowach podsumować. Mianowicie, wiele pastorów tak przypuszcza, oni myślą, no my to lepiej pokierujemy tym liberalizmem, feminizmem. My nie pokierujemy go w kierunku całkowitego wyzwolenia, w kierunku homoseksualizmu i tak dalej. My tutaj zapanujemy. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że w pewnym momencie człowieku, nie będziesz w stanie opanować tego wszystkiego. Wiele osób właśnie grzeszących, wpadających w różnego rodzaju nałogi związane z alkoholizmem, narkomanią. Oni mówią, no ja panuję nad tym, ja panuję. Nie, ty już nie panujesz. Jeżeli to używasz, nie możesz się tego pozbyć, już nie panujesz nad tym. I należałoby zatrzymać ten ruch, póki jeszcze możemy zapanować nad tym. Dać ludziom mocne świadectwo, że to jest niebiblijne, że to jest grzeszne, że to jest ohyda, tak jak Chrystus mówi, ohyda spustoszenia, stojąca na miejscu świętym. Kiedy to zobaczycie, to jest poważny znak końca świata, że zapanujmy nad tym, kiedy możemy. Dlatego też apeluję do pastorów, przywódców, w których rękach są decydujące posunięcia, bo to nie idzie od prostego ludu, prostych ludzi, którzy ciężko pracują na kawałek chleba, przychodzą zmęczeni, kładą się, wstają, śpią, no, żyją naprawdę w ciężkich warunkach, ale pastorowie mają dużo czasu, no i tam rozmyślają, rozważają, kombinują i tak dalej. Głównie przywódcy, każde odstępstwo w kościele nie zaczyna się na dole. Jakiś tam chłop, ciężko pracujący, bo jeżeli ten chłop, on w nocy myśli, no to on myśli, jak te jałówki wykarmić, jak to pole obsiać. On nie myśli o teologicznych, trudnych tematach. Oddaje Bogu i cześć, i chwałę. A przywódcy, oni tam myślą, jakby to dalej to wszystko kierować. Tak więc apeluję do was, bracie, nie mówcie takich rzeczy, że nie ma nad czym dyskutować. Kościół jest mądrze prowadzony przez Boga. To mi się tak wydaje, że nie ma nad czym dyskutować, że Kościół jest prowadzony. Ja uważam, że jest nad czym dyskutować. Kościół jest źle prowadzony. Uważa, że dobrze prowadzony? No proszę bardzo, Apokalipsa, list do Laodycei. Zobacz, tam jest opisany stan.
stan kościoła, on jest dobrze prowadzony? To Pan Bóg go tak prowadzi? Nie, ludzie sobie. Bóg dał dużą swobodę. Nie można powiedzieć, że to jest tak, jakby powiedzieć, Pan Bóg Ewę bardzo dobrze prowadzi. O, bardzo dobrze ją prowadzi. No jak? Nie można w ten sposób powiedzieć, że Pan Bóg bardzo dobrze Ewę prowadzi do drzewa wiadomości zła i dobra. Ona zrywa, Pan Bóg ją prowadzi. Pan Bóg, Pan Bóg ją prowadzi. Wybaczcie, to się nie trzyma spójności. Czy Pan Bóg ją prowadzi? Człowiek ma wolną wolę. Bóg działa na człowieka, ale nie mówcie, że Pan Bóg prowadzi Kościół. Jeżeli ten Kościół stacza się w grzech, stacza się w odstępstwo, a proszę sobie poczytać historię chrześcijaństwa, jak wielkie były odstępstwa i kiedy, dajmy taki skrajny przypadek, kiedy chrześcijanie powiedzieli, że trzeba wyprawy krzyżowe przeprowadzić, tych Saracenów pozabijać, Ziemię Świętą wyzwolić, to jeżeli ktoś powie, że Pan Bóg mądrze poprowadził chrześcijan, i to był sławny krzyk, Bóg tak chce. To było bluźnierstwo. To było bluźnierstwo. To było okropne bluźnierstwo. Bóg tak chce, żebyście wyruszyli na wyprawę krzyżową i wybijali co do jednej istoty. Raz otoczyli krzyżowcy jakąś mieścinę, miasto, no i tam po prostu była koncentracja. No przecież tam są też chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, oni żyją w harmonii, w zgodzie i tak dalej. No a przywódca powiedział, wybić wszystkich. No, wybić wszystkich. Pan Bóg ich rozpozna, to jest to. No. I teraz jeżeli taki pastor mi powie, Kościół jest mądrze prowadzony, to ja uważam, to jest bluźnierstwo, drogi pastorze. To nie jest mądrze prowadzone. Kościół ma też i wolną wolę do działania. Tak więc zastanów się poważnie nad tym, co ty robisz, bo czasami to, że tak twierdzisz, to szatan sieje konkol. Bójmy się pewnych rzeczy, bój się Boga i oddaj Mu chwałę. Zastanów się, czy jestem, jakim duchem jestem prowadzony. Tak więc sprawa dotyczy bardzo poważnych zagadnień. W ogóle ona, bym powiedział, dotyczy całokształtu naszego stosunku do Chrystusa, stosunku do Boga, stosunku do Ducha Świętego, stosunku do współwyznawców. To jest sytuacja związana z wieloma elementami. Jeżeli my tą całą układankę przewrócimy jedną kostkę domina, obojętne w którym miejscu, ta kostka będzie przewracała następne i to będzie cała lawina różnych rzeczy. Przeczytajmy historię upadków różnych religii, różnych kultów, jak te kulty upadały. Chyba nie chcemy, żeby Kościół Boży upadł przez naszą własną arogancję, naszą własną niewiedzę, czy też powiedział, zezwolenie na zło. Tak więc niech nas Pan Bóg, niech was Pan Bóg Wszechmogący prowadzi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.